Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Święty Stanisław, biskup i męczennik, patron Polski i patron dnia dzisiejszego, okazał się dobrym pasterzem, ponieważ swoje życie oddał za owce. Niedawno, kilka dni temu, czytaliśmy ten fragment dobrej nowiny, odnosząc jej słowa do osoby Jezusa Chrystusa. Dziś odczytujemy te same słowa, ale w odniesieniu do świętego Stanisława. Sam Jezus przecież powiedział, abyśmy szli za Nim i Go naśladowali. Wielu chrześcijan, a mam nadzieję, że wszyscy z nas, słowa Jezusa traktuje bardzo poważnie. Odważnie wchodzą w ślady Mistrza z Nazaretu i podążają za Nim nawet na śmierć. Święty Stanisław jest przykładem takiego właśnie życia, całkowicie oddanego Chrystusowi, aż po ofiarę z własnego życia. Odważnie bronił swojej owczarni, dając jej przykład własnego życia. Święci to osoby prawdziwie i głęboko zjednoczone z Chrystusem. Nadrzędną zasadą, która determinuje ich działanie i całe życie, jest miłość. Miłość ofiarna to taka, która jest zdolna znieść wszelkie upokorzenia, wyrzeczenia i jest nastawiona na dawanie siebie w sposób bezinteresowny, nie spodziewając się niczego w zamian. Święci upodobnili się do Chrystusa, ponieważ przeszli przez kenozę, uniżenie, ucząc się pokory i miłości od Jezusa. Wszystko, co ludzkie w nich obumarło, a zmartwychwstało w nich podobieństwo do Pana.